po co jechać do Porto, skoro Porto może przyjechać do nas? Niedzielne Elo z baru Sztok Polska, to znowu ja, wasz łysy. No, w sumie kto? Zapraszam was na 26 odcinek 50 sztosowych koktajli, sezon drugi, co niezmiernie mnie cieszy, bo to oznacza, że ponad połowa pracy już za mną. Nie to, że mnie to nudzi, ale wiecie, kolejna misja wykonana z sukcesem. Koktajl, o którym dzisiaj porozmawiamy i oczywiście którego wam wyszpącę, to Chancellor. I jak już sama nazwa wskazuje, będzie, wiecie, elegancko, dystyngowanie, no nie licząc mojej osoby. Receptura pod tą nazwą pierwszy raz ukazała się w 1937 roku w zbiorze receptur Cafe Royal Bar Book, spisaną przez Williama Tarlinga. Ciekawostką jest, że Chancellor znalazł się na dodatkowej liście zatytułowanej koktajle, których nie mogę opublikować, bo zabrania mi lokal, w którym pracuję. Tak trochę to rozwinąłem, ale generalnie tak mniej więcej to nazwał, co sporo nam mówi. Po pierwsze możemy zakładać, że jest to autorska receptura, która powstała w Cafe Royal. Da. No, takie trochę logiczne, co nie? No ale musiałem coś powiedzieć. Po drugie, trochę ciekawsze, możemy zakładać, a wręcz być pewni, że skoro ta receptura była zakazana przez lokal, żeby ją publikować, to pewnie była popularna i goście przychodzili specjalnie dla niej. Jak sami zauważycie, podczas robienia tego drinka, Chancellor to tak naprawdę wariacja na temat innego klasyka, czyli Rob Roya. A ten z kolei jest wariacją na temat jeszcze innego klasyka, czyli Manhattana. Nie byłbym sobą, gdybym tych sztosów nie umieścił w pierwszej edycji stosowych koktajli, także linki będziecie mieli w opisie. Nie pierwszy i nie ostatni raz historia pokazuje, że skoro masz te schematy klasycznych receptur, to śmiało możesz z nich korzystać i jest to świetna baza do twoich kombinacji, wariacji, kreacji. Także nie musimy robić, wiecie, pire z camemberta, żeby się wyróżniać. Nie, wystarczy podmienić jeden składnik. Taka mała podpowiedź od Łysego. No dobra, pogadaliśmy, pofilozofowaliśmy, to teraz pora sprawdzić, czym Chancellor wyróżnia się na tle swoich pierwowzorów do dzieła. Chancellor to koktajl wstrząsany, więc naturalnie potrzebujemy naszej szklanicy barmańskiej. A do niej wlewać po kolei będziemy 50 ml szkockiej whisky. Ja tu mam całkiem zacnego single malcika. Zmiana, ten twist, o którym mówiłem, czyli nie słodki wermut, a porto, czyli inny rodzaj wina wzmacnianego. Bardziej intensywny w smaku, moim zdaniem. Do tego 15 ml wytrawnego białego wermutu. I moi drodzy, kolejna zmiana. Zamiast esencji angostura, esencje Peychaud, czyli delikatniejsze, bym powiedział bardziej kwiatowe. Dosłownie kilka kropelek. Teraz delikatnie zamieszam. A następnie wystarczy uzupełnić szklanicę lodem i pomerdolić jakieś 15 sekund. Ho, ho, ho. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie przepyszne. A naszą gotową mieszankę, naszego kanclerzyka, należy po prostu przelać do wcześniej schłodzonego kieliszka koktajlowego. I oczywiście musimy koktajl udekorować, a będzie to klasyczna skórka z pomarańczy. Oczywiście najpierw wyciśniemy sobie tą skórkę, żeby zaromatyzować nasz koktajl. Możemy oczywiście delikatnie zawinąć pomarańczowy odwłok i wrzucić do środka. I proszę bardzo, dystyngowany Chancellor ode mnie specjalnie dla was. A teraz klasycznie pora sprawdzić, jak smakuje. Moi drodzy, ci, którzy są troszeczkę bardziej rozeznani wśród klasycznych koktajli, doskonale wiedzą, że ten twist to tak naprawdę twist na, możemy nazwać to, perfekt robroju. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy tą samą ilość słodkiego, w tym wypadku słodkiego wina wzmacnianego Porto, co tę samą ilość wytrawnego białego wermutu. Ale też oczywiście zmieniają się bitersy, ale co to nam daje? Otóż Porto wyciąga bardziej takie orzechowe nuty, to jest ciekawe, więc bardzo fajnie łączy się ze szkocką whisky, zwłaszcza z tą szkocką whisky. I po kolei czujemy wszystko, i naszą szkocką, ale też to Porto, czerwone fajne owoce, wytrawny wermut, ziołowość, no i oczywiście trochę takiego eukaliptusa łamanego na anyż, czyli esencję Peychaud. Gdyby ktoś mi powiedział, czy polecam, tak, polecam serdecznie. Moi drodzy, dosyć już ględzenia. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie wspieracie, komentujecie, subskrybujecie. Ale jeżeli tego nie robicie, no to tak, proszę, subskrybujcie. Jeżeli chcecie więcej filmików, proszę bardzo, dla Was będą się tutaj odnośniki pokazywały. Natomiast jeżeli macie ochotę na koktajlową ściągawkę, zbiór receptur, koktajle alkoholowe, nie tylko aperol. Link wrzucę Wam w opisie, a z tego miejsca ja żegnam się z Wami, mówię do zobaczenia i do następnego mieszania.